Piotr Gajek, witam i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. Dziś między innymi. Wirus ASF w gminie Kotla. Mamy pierwszy i mam nadzieję ostatni przypadek afrykańskiego pomoru świń. Pierwszy smogowy kryzys za nami. Są to komunikaty, które otrzymujemy z ochrony środowiska. Martwego dzika w lesie znaleziono na terenie gminy Kotla w miniony piątek. Po kilku dniach powiatowy inspektorat weterynarii w Głogowie otrzymał wyniki. Były dodatnie. To wirus ASF. Jest to pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń w powiecie głogowskim. Podjęto już konkretne działania. Wyznaczona zostanie strefa skażenia. O zagrożeniu wirusem ASF powiatowy lekarz weterynarii w Głogowie mówił podczas konferencji w starostwie powiatowym. Mamy pierwszy i mam nadzieję ostatni przypadek afrykańskiego pomoru świń u dzików. Praktycznie sytuacja jest analogiczna do tego, co się dzieje w województwie lubuskim. Dlatego pewne działania podjęto w powiecie głogowskim już wcześniej, wprowadzając m.in. strefy ochronne. Teraz sytuacja się zmieni. Na tym terenie, o pewnym obszarze wyznaczonym, zostanie ustanowiona tak zwana strefa skażenia. Będzie wydane specjalne rozporządzenie, w którym zostanie określona bardzo dokładnie granice tej strefy. Zostanie określone, co się na tym obszarze znajduje, a przede wszystkim zostaną określone zakazy, jakie czekają przede wszystkim hodowców świń, również myśliwych, i nakazy, jakie ich czekają, czyli co będą musieli wykonywać, jak będą musieli się zachowywać. Na obszarze skażonym obowiązywać będzie m.in. całkowity zakaz wstępu do lasu. Hodowcy objęci strefą skażenia nie mogą sprzedawać ani kupować trzody chlewnej. Na razie przeszukany zostanie teren wokół miejsca znalezienia padłego dzika. Sezon grzewczy trwa, a to oznacza powrót zjawiska, które od lat w tym czasie nęka Legnicę. Chodzi o smog. W środę Wydział Zarządzania Kryzysowego w Legnicy wydał ostrzeżenie przed dużą ilością zawiesiny pyłowej w powietrzu, ostrzegając przed wychodzeniem z domów osoby starsze oraz dzieci. Sytuacja już jest w normie, ale takie dni na pewno będą się powtarzać. W czwartek jakość powietrza w Legnicy na szczęście była dobra, inaczej było jednak w środę. Smog przekroczył normy do tego stopnia, że zareagował miejski sztab kryzysowy. Są to komunikaty, które otrzymujemy z ochrony środowiska. Dotyczą one tego pyłu zawieszonego, który znajduje się w powietrzu w Legnicy. Takie ostrzeżenia trafiają do naszych mieszkańców, no i podejmowane powinny być działania zaradcze. Sezon grzewczy w pełni. W powietrzu unoszą się nie tylko spaliny samochodowe, ale również dymią kominy legniczan. Gdy na dworze jest wietrzno, problemu nie ma. W środę jednak na wiatr nie można było liczyć. Takie sytuacje na pewno będą się powtarzać. Wydział Zarządzania Kryzysowego apeluje, aby w tych dniach zachować ostrożność. Zalecenia, które wydane są następujące. Przede wszystkim dotyczą one osób starszych w podeszłym wieku i dzieci. Dzieci, które przebywają w placówkach oświatowych, w szkołach, przedszkolach, nie powinny w tym czasie mieć zajęć na wolnym powietrzu. Powinny przebywać w pomieszczeniach zamkniętych. Osoby starsze również powinny powstrzymać się od wychodzenia na zewnątrz. Odpuścić treningi powinni również miłośnicy sportu. Płonące kontenery na śmieci to jaworska plaga w sezonie grzewczym. Do takich zdarzeń strażacy wzywani są kilka razy w tygodniu. Przyczyna zawsze ta sama, twierdzi aspirant Krzysztof Napierała. Jaworscy strażacy już kilka razy interweniowali z powodu palących się kontenerów na śmieci. W okresie takim zimowym zdarza się to nagminnie, także wyjazdy do pożarów kontenerów na śmieci, z uwagi na to, że bardzo często wyrzucany jest gorący popiół do śmietnika, także tutaj apel strażaków o niewyrzucaniu gorącego popiołu do śmietnika, bo może dojść do zapalenia innych rzeczy znajdujących się w pobliżu śmietnika.
Szczególnie niebezpieczne są pożary, do których dochodzi nocą. Czasem mija kilka godzin, zanim ktoś zauważy i zgłosi takie zdarzenie. Wówczas oprócz pracy strażaków dochodzą koszty renowacji kontenera, a za to, o czym nie wszyscy wiedzą, płacą sami mieszkańcy. Radni miejscy z Lubina apelują do swoich kolegów z Rady Gminy Wiejskiej. Chodzi o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na likwidację nielegalnego składowiska w Kłopotowie. Składowisko w Kłopotowie od kilku lat funkcjonuje nielegalnie. Na przełomie 4 lat wybuchło na nim kilka pożarów. Spółka Air Power, która je założyła, dziś jest już tylko papierowym przedsiębiorstwem bez zarządu. Właśnie weszła ustawa, która w końcu reguluje to, że wójt gminy może wejść i usunąć nielegalne wysypiska śmieci. Może w końcu z tym zrobić porządek, bo żyjemy cały czas obok wysypiska, które jest bardzo duże, naprawdę dużym wysypiskiem, a nie ma nad tym żadnej kontroli. To jest zupełnie nielegalne. Cały czas włodarze gminy wiejskiej twierdzą, że nic z nim nie mogą zrobić i odrzucają. My apelujemy o to, żeby wójt zabezpieczył środki i żeby to wszystko zostało usunięte. Radni miejscy podjęli uchwałę o wystosowaniu apelu. Została ona przyjęta 10 głosami wobec 8 przeciwnych i 1 wstrzymującym. Być może czasami nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak wielu wolontariuszy działa na terenie Legnicy czy całego Zagłębia Miedziowego. Zmienić ma to Regionalne Forum Wolontariatu, które odbędzie się w Legnicy 2 i 3 grudnia. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są wolontariusze działający w ramach różnych organizacji i dziedzin, a także osoby, które chciałyby zaangażować się w wolontariat. Regionalne Forum Wolontariatu to impreza skierowana do wszystkich, którzy zaangażowani są w różnego rodzaju przedsięwzięcia i pracują dla nich na zasadach wolontariatu. Przedsięwzięcie, wydarzenie skierowane do wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczniów, szkół i wszystkich tych osób, które zajmują się wolontariatem. Organizatorzy poprzez organizację forum chcą przede wszystkim stworzyć przestrzeń do wspólnej wymiany doświadczeń. W wydarzeniu udział wezmą eksperci w dziedzinie wolontariatu, a uczestnicy dowiedzą się m.in. dlaczego ich praca jest potrzebna i jak wykonywać ją jeszcze efektywniej. Forum odbywać będzie się 2 i 3 grudnia. Oczywiście można się zarejestrować poprzez stronę konferencja.legnica.eu. Udział w tym forum jest nieodpłatny, więc każdy tak naprawdę może się zarejestrować, przyjść, posłuchać, porozmawiać, zadać pytania. Jak podkreślają organizatorzy, jest to impreza skierowana nie tylko do Legniczan, ale mieszkańców całego Zagłębia Miedziowego. Zaproszone do udziału w niej są również osoby, które rozważają zaangażowanie się w wolontariat. Po raz pierwszy w historii reprezentacja Polski w futsalu rozegra mecz w Lubinie w hali Regionalnego Centrum Sportowego. Mecz Polska-Serbia zostanie rozegrany w najbliższy poniedziałek o godzinie 18. Już w poniedziałek szykuje się nie lada gratka dla fanów piłki nożnej halowej, czyli futsalu. Miasto Lubin po raz pierwszy w historii ugości reprezentację Polski, która zagra mecz sparingowy. Rywal bardzo wymagający, bo reprezentacja Serbii jest naprawdę mocną drużyną, więc na pewno spore emocje nas czekają i już teraz zapraszam na poniedziałkowe spotkanie, no bo na pewno będzie co oglądać. Po raz kolejny wielkie przedsięwzięcie odbędzie się w hali RCS. Piłka nożna jest najbardziej popularną dyscypliną sportową w Polsce, formalnie organizatorem PZPN, więc wszystkie wymagania, na pewno spore sprawdzenie także dla RCS-u w Lubinie, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie i będziemy zadowoleni, a to poskutkuje w przyszłości kolejnymi meczami reprezentacji futsalu w naszym mieście. My jako Regionalne Centrum Sportowe jesteśmy w stanie zorganizować każdą imprezę. Mamy tutaj przykłady meczów reprezentacji Polski w koszykówkę, w piłkę ręczną, także naprawdę tutaj w naszej hali odbywają się wielkie imprezy, wielkie mecze. No i na pewno myślę, że na ten mecz reprezentacji Polski na pewno przyjdzie dużo kibiców. Bilety na to spotkanie można zakupić w kasach RCS lub przez internet w cenie 15 zł normalny i 5 zł bilet ulgowy. Początek spotkania w poniedziałek o godzinie 18. Na teraz w wydarzeniach telewizji regionalnej to już wszystko. Dziękuję za uwagę.